Witam Was wszystkich serdecznie, jestem mamą rocznego Leonarda i w tym momencie jestem prawie w piątym miesiącu ciąży, prowadzę kanał na YouTube głównie o macierzyństwie, ale też o innego rodzaju filmiki, na przykład lump hole i taki właśnie dzisiaj filmik będzie. Będzie lump hole dziecięcy plus Wam powiem, jaką będziemy mieli płeć. A więc tak, byliśmy dzisiaj z moją mamą i z bratową na zakupach i oczywiście więcej kupiłam rzeczy dla dzieci niż dla siebie samej. Pokażę to, co kupiłam dla siebie, ale już w osobnym filmiku. Patrzę, od czego zacząć. Może od pierwszego sklepu, w którym byliśmy i od razu Wam powiem. Powiem, co będziemy mieli. Ta-dam! Będziemy mieli dziewczynkę. Tak, będziemy mieli parkę. Znaczy wiecie, USG, może się w dziewiątym miesiącu okazać, że jednak będzie chłopiec, bo takie przypadki też bywają. Tak, ale lekarz powiedział, że to co widzi, to ma dziewczynka i to jest dziewczynka, więc ja już się nie ograniczam. Nie mówię, że może kiedyś się uda i po prostu kupuję tylko wyłącznie te dziewczyńskie rzeczy, które mi się bardzo, bardzo podobają, bo nie wiadomo co będzie i tak dalej. Tylko wiemy, że będzie dziewczynkę, mogę kupować teraz bezkarnie wszystkie dziewczęce rzeczy ever i tak dalej. I jak zobaczyłam tą przepiękną sukieneczkę, to po prostu musiałam wziąć. Jest naprawdę przepiękna. Do tego wzięłam taki oto bawełniany, chociaż dotyku jest jak len, ale patrzyłam na metkę, to jest bawełna. Takie oto ogrodniczki, no ale one niestety już będą za małe, ale w przyszłym roku na lato będą jak znalazł dla naszego drugiego dziecka. Tutaj też o, na lato, zobaczcie! Jakie piękne! O, to jest akurat firma Reserve 80 od 9 do 12 miesięcy. Takie słodkie. Takie słodkie, o, takie oto słodkie. Gdzie my mamy po Justynie, czyli po pierwszej córce mojego brata, dużo, dużo pudeł właśnie na dziewczynkę od tego zera mniej więcej do roku. To muszę jeszcze przejrzeć, ale wiecie, po prostu nie mogłam się powstrzymać, biorę to, co mi się podoba. Tu mamy takie oto kalesonki beżowe, właściwie takie wpadające trochę w kremowy róż. To jest H&M, 9 miesięcy, od 6 do 9 miesięcy, 74 rozmiar. Moje słodkie guziczki, kalesonki. Tu jest plama, ale mam takie magiczne mydełko, więc może zejdzie. Tutaj dla Leona jest taka chusto-czapeczka. Wiecie, do zawiązywania na lato, żeby też kark nie grzało. Bo on ma i jedną czapeczkę materiałową, i ma czapkę z daszkiem, ale nie ma właśnie takiej, żeby w kark nie grzało. Więc to mu się z pewnością przyda. Do tego znalazłam dwie identyczne, brązowe, fajne, cieniutkie czapeczki, więc pomyślałam, że Leon z siostrą będzie mógł sobie nosić. I znalazłam taką oto książeczkę. Ja nie jestem za książeczkami grającymi, ale ta akurat mi się spodobała. I są zwierzątka i każde zwierzątko wydaje dźwięk. Się wyłącza, więc jak mamy dosyć grania, albo nie chcemy, żeby bateria niepotrzebnie się zużywała, to można włączyć. I za to wszystko, chyba za to wszystko, nie jestem pewna, ale mi się wydaje, że za to wszystko zapłaciłam chyba 20 zł. Ja naprawdę mam bardzo dużo ubranek, więc nie jestem pewna, czy wszystko to, co pokazałam, jest z tego konkretnego sklepu, ale mi się wydaje, że tak. Zapłaciłam właśnie około 20 zł. Kolejny sklep, tam kupiłam dużo kupiłam. Kupiłam też rzeczy dla Leona trochę na wyrost. Znaczy tak, ja już ubranek dla Leona nie szukam, nie patrzę po Vintetach i tak dalej, ale wiecie, przy okazji jak się jest w Rumpeksie i coś się zobaczy, to się po prostu weźmie, szczególnie, że to jest za grosze. Ale obecnie wszystko mamy. I tu jest lniana koszula na 3-4 latka H&M.
O, takie fajne coś. Mi się wydaje, że ta koszula jest na tyle uniwersalna i basicowa, że i dla chłopca, i dla dziewczynki, i nawet za 2-3 lata będzie nadal, wiecie, może nie modna, ale taka, że nie będzie się rzucała w oczy. Tu mam dla dziewczynki kapcha 86, taka bluzeczka. Tu też dla dziewczynki kupiłam też takie kalesony. Tu mają słodkie króliczki. Widzicie, o, takie fajne beżowe. Cool Club 68. Ja kupuję często ubranka na wyrost, jak już pewnie zauważyliście. Tu jest Zara Baby od 9 do 12. Też taka fajna, basicowa bluzeczka. To jest bardzo na wyrost, bardzo na wyrost. Ja się staram takich ubranek nie kupować, ale po prostu no była za ładna ta sukienka, żeby zostawić. Taka, wiecie, bardzo na wyrost, bo to jest od 126 cm do 131, więc to jest takie porządnie wyrośnięte dziecko. Firma Kapcha, ale po prostu za bardzo mi się ta sukienka podobała, żebym ją zostawiła. A rzeczy były naprawdę po 2 zł, po 3 zł, więc stwierdziłam, że tak czy siak sobie wezmę. Tutaj też dla dziewczynki na przyszły rok, na wiosnę, lato, mi się wydaje, że będzie ok na rocznego dzieciaczka. Takie jeansy. O, tu Leonowi by się spodobało, bo tu jest metka z samochodzikiem, ze spychaczem. No ale nieważne, będzie miała dziewczynkę jako siostra. No i cudo, cuda, cudo. To w tym sklepie, chyba tak, w tym sklepie znalazłam. Tada! Zobaczcie, jakie piękne! Jakie piękne, jakie piękne, jakie piękne. To jest chyba noroczne dziecko, ile się nie mylę. To jest Mother Care, o ile się nie mylę, ta firma tak się nazywa. Tak, naroczne dziecko, 9 do 12 miesięcy. Nie wiem, czy to czasem nie jest len. Tak, 55% len, 45% bawełna i wnętrze. Wnętrzności, o ta tu zawodowa jest chyba bawełniana, a tak to właśnie mieszanka bawełny z lnem i po prostu cudo. I właśnie ma tutaj wbudowane majteczki, że pupcią dziecko nie będzie świeciło. Po prostu piękne, piękne cudo. Och! Tu mamy taki unisexową bluzeczkę białą na długi rękaw. To jest też większy rozmiar, bo to jest chyba od 2-3 lat. Więc dopiero tak na przyszły rok będzie dla Leona. To szorciki zaraz Wam pokażę. A i w poprzednim sklepie jeszcze taką czapeczkę znalazłam. Za to wszystko zapłaciłam chyba 21 zł. Za to 21 zł. A to moja mama dokupiła, bo ona już stała, ja za wszystko tamto zapłaciłam, dopiero zauważyłam, że stoi kubeł z shortami, które przydadzą się Leonowi, bo to jest jedna rzecz, którą my nie mamy dla Leona. I już moja mama stała przy kasie, więc jej po prostu wrzuciłam. Ona za to chyba zapłaciła właśnie 20 zł za te wszystkie shorty. I pokażę po kolei, nie będę mówiła, jakie to są marki, bo to bez sensu, ale to zazwyczaj jakieś H&M-y, Zary i tym podobne, jest jakieś jeszcze Pepco jedne, więc nie będę wszystkiego Wam mówiła, tylko po prostu pokażę Wam na szybko. Takie zwykłe szorciki właśnie, żeby Leon mógł sobie popylać w lato. To są różne rozmiary, bo to jest rozmiar chyba 86 i nigdzie. Nie. Tak, 86 i 92, bo Leon dół ma taki mieszany właśnie. O, te są fajne, takie bardziej kolorystycznie letnie. O, takie. Gdzieniegdzie właśnie tutaj takiego ściągacza brakuje, ale podejrzewam, że się da dorobić. To na przyszły rok dla siostrzyczki będzie. Wziąłam ze względu na firmę, a nie, że aż tak bardzo mi się podobało. To nie jest do końca mój styl. O, matko, muszę sobie zmienić pozycję. O, to nie jest do końca mój kolorystyczny styl, ale wiecie, za grosze po prostu wzięłam. I o, do tego jeszcze były ubrania dla mnie, ale je po prostu odjęłam, bo to będzie osobny filmik. Ale za to plus 3 bluzy dla mnie,
zapłaciłam około 30 zł, więc niedużo. I tu mamy taką piękną, piękną sukieneczkę. Tu się strzępi, ale wystarczy, że się obetnie niteczkę i będzie ok. Tutaj mamy właśnie... Zobaczcie, jakie to jest piękne cudo. Po prostu coś niesamowitego. Jest jakaś marka? Nie ma, ale na lato będzie po prostu w sam raz taka biała, przewiewna, fajna sukieneczka. Tu jeszcze jedne szorciki dla Leona, też właśnie w takim bardziej fajnym, letnim kolorze w rozgwiazdy. To jest akurat Lupin, czyli to jest Lidl. Spoko, loko. Tu mamy takie bardziej wyjściówki, shorty. To jest Hampton Republic. Nie znam tej firmy, nie widziałam chyba ich w Polsce. 98 rozmiar. Takie fajne. Mam w środku tą, wiecie, regulację. Tu kolejne takie bardziej wyjściówki, ale mi się wydaje, że one będą dla Leona w tym momencie za duże. Nie wiem, czy one nie będą na niego dopiero na przyszły rok. Przepraszam, jeśli mówię za cicho, ale życie takie jest. Jest tu rozmiar. Tak, dopiero na przyszły rok, bo to jest 3-4 lata. Ale doczekają się na niego spokojnie, takie właśnie bardziej wyjściówki, leginsy. To jest H&M, leginsy, shorty. Tu mamy taką fajną bluzeczkę na lato, Reserve, o ile się nie mylę. Też trochę większy rozmiar, ale będzie też na przyszły rok. Taki bezrękawnik Zara. Też bardziej taki wakacyjny kolor. Kolejny Reserve. Też na wakacje będzie w sam raz i nie wiem, czy też na przyszły rok nie będzie. Więc na przyszły rok też już mam z głowy Leona, jeśli chodzi o wakacje. Skoro ja kupuję rzeczy na 2-3-latka i 3-4-latka, ale jak było, to wzięłam, tak? Nie, że specjalnie szukałam. To jest Kiko Koko. Nie znam tej firmy. To jest fajne też na wakacje. Też Reserve. O, taka fajna biała bluzeczka w kotwicę. No i dla dziewczynki leginsiki plus pszczółkowa czapeczka. I Leon ma kostium pszczółki. Mój mąż jest pszczelarzem z hobby, z serca. I on ma właśnie przeze mnie zrobioną taką sesję zdjęciową, że jest z Leony, on ma tam swój strój pszczelarski, on jest przybrany za pszczółkę, zdjęcie umieszczę tutaj. I możecie zobaczyć te zdjęcia też, o ile się nie mylę, na Instagramie, wam podlinkuję Instagram. Więc ja już widzę tą sesję zdjęciową, kiedy jest córeczka, Leonek i mój mąż pszczelarz, no i ja za kamerą. Bo szedało być mojego męża, żeby mi też zrobił taką fajną sesję zdjęciową, a nie mój mąż ma mnóstwo fantastycznych zdjęć z Leonem, a ja po prostu głównie selfie. Albo dziś złapany przez mojego męża, bo no, wymusiłam na nie, żeby zrobił mi zdjęcie i mam jakąś głupią minę. Nie wiem, czy to jest problem każdej mamy, ale mój w szczególności. Więc tak, więc ja już mam przygotowane rzeczy na sesję zdjęciową. No i kupiłam dwa kocyki. Właściwie to nie jest kocyk, tylko to jest rożek. Kupiłam go ze względu na Leona, bo Leon lubi wszelkie rodzaje samochodów i innych takich rzeczy na kółka, a właśnie to jest coś takiego. No mówię, to jest rożek, tak? To ma rzepy, tutaj to jest rożek, ale po prostu stwierdziłam, że dla Leona posłuży to jako taką kocokołderkę. Gdzieś tam w podróży, żeby nie zajmowała za dużo miejsca, czy coś takiego, żeby go przykryć, czy nawet na drzemce, jak on się bardzo mało kokosi podczas snu na drzemce, to żeby go po prostu przykryć takim czymś i on będzie szczęśliwy, naprawdę. On zobacząc to, po prostu będzie to targo przez 15 minut, on się tym nacieszy. Mi się wydaje, że to jest uszyte w Polsce, że to jest jakaś polska firma, ale metki ani żadnego loga nie znalazłam. Ale po prostu patrząc na taką metkę ze składem, to jest wszystko po polsku i wyprodukowane w Polsce jest też napisane. No i adres chyba fabryki jest. Ale jaka to firma, wam nie powiem. Co tam?
Moja mama chciała się pochwalić swoją stylową na egzaminu, bo moja mama jest nauczycielką i będzie pilnowała dzieciaki na egzaminy i po prostu się wystrzeliła, jakby to ona miała mieć egzamin. Ale wyglądała bardzo ładnie. W każdym razie ostatnia rzecz to kupiłam właśnie dla córki. Znalazłam taki kuderko kot. On jest teraz bardzo modny. Jak pracowałam w przedszkolu, to po prostu praktycznie każdy dzieciak miał coś takiego. Tutaj właśnie takie szaro-różowe gwiazdki. Tutaj taki... to jest coś pomiędzy pudrowym różem a brązem, ten kolor. Może wiecie, jak on się nazywa, no, bo to nie jest brudny róż czy coś takiego, tylko właśnie takie ni to brąz, ni to róż. W każdym razie, o, taki fajny kocyk. To trochę trzeba wyczesać, żeby on był bardziej taki puchaty, a nie już, wiecie, wygłaskany, ale uważam, że bardzo fajnie mi się udał. Leon ma taki kocyk z biedry, kupiony chyba za 50 zł, że tutaj ma zwierzątka leśne, a z tej strony jest szary i po prostu to jest jego kocyk, tak? Więc drugie dziecko musi mieć swój kocyk. Najzwyczajniej w świecie. No i to byłoby na tyle. I muszę Wam powiedzieć, że rozgadam się teraz, ale było bardzo sporo fajnych rzeczy też dla dorosłych. Tylko jakby albo nie mój rozmiar, albo już jakby nie mój styl. Ponieważ ja zanim miałam dzieci, w szczególności zanim zaczęłam w ogóle pracować w przedszkolu, ja byłam bardzo, może nie ekscentryczna, ale lubiłam tak się ubrać, tak wiecie, żeby było mi widać na ulicy i tak dalej. A im więcej miałam do czynienia z dziećmi, tym po prostu ten styl odchodził w zapomnienie i wkradał się styl bardziej wygodny i w tym momencie jako mama tym bardziej się ubieram na wygodniej, jak widać zresztą, ale po prostu patrząc na te ciuchy widziałam, że tak, to jest fajne, to jest oryginalne, to można byłoby fajnie wystylizować i tak dalej, tylko już wiecie, to nie moje już, nie moje już czasy, może kiedyś do tego wrócę, jak właśnie dzieciaki będą większe, już nie będą się tak za nimi latać. W każdym razie, koniec zakończyłam, naprawdę jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, będę to teraz wrzucać do pralki. Dajcie mi znać, co Wy ostatnio upolowaliście do swoich dzieciaków. Możecie mi też wysyłać zdjęcia na Instagramie, na prywatnych wiadomościach, bo ja lubię patrzeć, co inni ludzie zdobyli w lumpeksach. Ja jestem jeszcze mamą, to tym bardziej lubię patrzeć, co inne mamy upolowały dla swoich dzieci, więc śmiało piszcie do mnie. I do zobaczenia! Pa, pa!